tej kadencji parlamentu prawdopodobnie odbędą się jeszcze tylko dwa posiedzenia Sejmu i Senatu. Posłowie i senatorowie spotkają się w sierpniu i wrześniu. Politycy formacji rządzącej podczas Konwencji Krajowej Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach w miniony weekend podkreślali, że konsekwentnie ich zdaniem realizują program wyborczy. Sejm na ostatnim posiedzeniu uchwalił też kilka ustaw, m.in. w kwestiach gospodarczych. Zdaniem posła Łukasza Zbonikowskiego każdy z tych projektów pomoże Polakom. Uchwaliliśmy zerowy podatek PIT dla najmłodszych pracowników do 26 roku życia, a więc to może obejmować potencjalnie 2 miliony młodych pracowników. Uchwaliliśmy nową instytucję Rzecznika Praw Podatnika, coś, co bardzo potrzeba szczególnie małym firmom zmagającym się z urzędami skarbowymi i z interpretacjami. Będą mieli teraz wsparcie. Uchwaliliśmy też ustawę mocno wspierającą osoby tak zwanych frankowiczów, ale nie tylko, we wszystkich walutach, również w złotówce, którzy popadli w tarapaty ze względu na kredyty hipoteczne. To jest bardzo dobra ustawa wspierająca i rozszerzająca. Instytucja Rzecznika Praw Podatnika ma zostać uruchomiona prawdopodobnie 1 stycznia przyszłego roku, a do końca kadencji parlamentu ma być jeszcze uchwalona specjalna ustawa przyznająca 500 zł dodatku co miesiąc dla dorosłych niepełnosprawnych. Więcej o szczegółach tych projektów w konferencji prasowej z udziałem posła Łukasza Zbonikowskiego już dziś na naszej antenie w programie w obiektywie Telewizji Kujawy.